Witam w Centrum Nauki Kopernik. Berlingo wróciło! Dopiero jak się straci swój ukochany samochód, to człowiek docenia po tych 3 dniach, jakie cudowne jest to Berlingo, jak ja je lubię! Padam pam! Jak to fajnie, że ten telefon można tutaj, o tu przyczepić! I już wiadomo, o czym dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie o przyzwyczajeniach. Przyzwyczajenia to z jednej strony bardzo potężna rzecz, a z drugiej strony trochę przerażająca i no, na korzyść i na niekorzyść naszą mogą działać, tak? To znaczy na przykład taki przykład sprzed kilku dni. Dlaczego mi się tak strasznie źle jeździło tą Hondą, którą miałem jako samochód zastępczy? Bo jeśli chodzi o ułożenie kabiny, o to jak się sprzęty znajdują w środku w tym samochodzie, to jest totalne przeciwieństwo tego Citroena. Tam w inną stronę działają wycieraczki, tam wajcha biegów jest gdzie indziej, ten samochód jest mniejszy, no wszystko jest inaczej. I strasznie mi się niewygodnie jeździło, i sprzęgło działało inaczej, i masakra, naprawdę, no tak jak mówiłem we vlogach, że byłem poza swoją strefą komfortu, no to byłem. Ale z drugiej strony, no czyli krótko mówiąc, człowiek się szybko przyzwyczaja i później trudno mu się odzwyczaić, tak? Jesteś przyzwyczajony do tego, gdzie jest wajcha biegów, jak ci chodzi kierownica i takie tam rzeczy. A z drugiej strony te przyzwyczajenia można używać do tego, żeby sobie poprawiać życie. To znaczy, jeżeli się przyzwyczajimy do tego na przykład, żeby codziennie rano wstać wcześnie i pomedytować trochę, albo wstać wcześnie i pójść pobiegać, albo żeby codziennie robić coś, co poprawia nasze zdrowie, czy naszą produktywność, czy coś tam w ten deseń, no to takie przyzwyczajenie powtarzane codziennie, ono nam poprawi jakość naszego życia w końcu, tak jak procent składany sprawia, że można zostać w 10 lat milionerem. No i cały patent polega na tym, żeby wykorzystywać te mechanizmy świadomie i żeby ograniczać te przyzwyczajenia, które są dla nas no, niebezpieczne, albo które pogarszają jakość naszego życia albo zdrowia, a podlewać i jakoś tam podsycać te przyzwyczajenia, które nas prowadzą do sukcesu, nas prowadzą do poprawy jakości naszego życia, do poprawy, do zwiększania naszego szczęścia. I te moje doświadczenia z tym niewygodnym samochodem ostatnio to jednak jest... Ja to jednak oceniam, że to był taki negatywny przykład przyzwyczajenia, w sensie takim, że warto jest uczyć się i utrzymywać siebie w takiej sytuacji, w której co jakiś czas będziemy poza naszą strefą komfortu, bo to sprawi, że nie zgnuśniejemy. A to jak mi było niewygodnie, mimo że ja uwielbiam ten mój samochód, to Berlingo jest super wygodne, to że mi tam było w tym samochodzie, w tej Hondzie tak niewygodnie, no to nie był wystarczający argument do tego, żeby nie lubić tego samochodu. Tak naprawdę to nie była manifestacja złej jakości tego samochodu, tylko manifestacja mojego głębokiego przyzwyczajenia do Berlingo, czyli w sumie coś złego, bo ja powinienem być w stanie jeździć każdym typem samochodu. No to takie moje przemyślenia na temat właśnie przyzwyczajeń na dziś. Daj znać, co ty o tym sądzisz. Napisz w komentarzu, jakie masz przyzwyczajenia dobre, a jakie niedobre, które chciałbyś skasować w nowym roku, a które chciałbyś rozwijać. Trzymaj się, na razie. Czaps! Chodź, bo zimno, no. O, tutaj ktoś kogoś wpuścił na krzywy ryj. Tak jest. Chodź zobaczymy Helka. W Polsce nie będzie otwarty. No widzisz, no to w Anglii byłby otwarty, a w Polsce się stoi na deszczu. Hej, no musimy najpierw do szafy się dostać, pani Heleno. O, 2 złote. Masz, spilnuj ludzi. Dobra, kolkarka musimy teraz postawić, ale to tak wiesz. Poczekamy na ciebie. To ja idę. Tu znalazłam jakieś drzwi. Pokój służbowy. I są toalety. Yeah! To naprawdę jest taki problem, żeby zamontować ręczniki papierowe i żeby sprzątać w tych toaletach. No, toaleta w Centrum Nauki Kopernik to jest tak prawie jak na dworcu centralnym. Słabo strasznie. No nic. Po toalecie poznasz przybytek, jak to się mówi. Do dnia. Cóż, nie chciałbym zajmować ci więcej czasu. Witam! Centrum Nauki Kopernik. Musi być czasem taki dzień, kiedy nie ma gadki, tylko trzeba po prostu odpocząć, wyrzucić śmieci i pobyć trochę z rodziną. Więc dzisiaj właśnie taki odcinek z odpoczynkiem i z pobyciem trochę z rodziną. O. I trzeba ogarnąć kwestię worków na śmieci. Ostatnio nasz burmistrz wymyślił, że się znowu ilość worków zmieni i znowu zamiast 3 będzie chyba 5. O co chodzi? Mam taką niezamówioną poradę dla pana burmistrza Podkowy Leśnej, jeżeli chce jeszcze być wybrany na dalszą kadencję następną. To niech się zacznie zastanawiać nad tym, czy mieszkańcom tu jest wygodnie. Zamiana 3 worków na 5 to nie jest poprawienie wygody. Zamiana firmy, która potrafiła wrzucić worki pocięte na kawałki osobno do śmietnika, na firmę, która wrzuca taki strasznie długi, po prostu długą gąsienicę unurzaną w błocie obok w ogóle śmietnika, bo ona tam leżała, którą ja później muszę przez 5 minut rozdzierać po to, żeby mieć osobne worki. To nie jest poprawienie mojej wygody, a ja zagłosuję na kogoś, kto będzie moją wygodę poprawił. No, także tak. Tyle na dziś. Życzę ci miłego wieczoru. Właściwie to miłego dnia, bo to jutro rano zobaczysz. I widzimy się jutro. Trzymaj się, na razie.